witam Was we vlogu. Ostatni taki vlog na moim kanale był z pół roku temu. Dzisiaj jest mój dzień wolny. Ja już się umalowałam, też zawsze w trakcie malowania rano. Oglądam swój film, który wychodzi, bo dzisiaj jest poniedziałek, czyli dzisiaj wychodzi mój film. Także no, pakujemy się i jedziemy zrobić paznokcie. Aktualnie moim największym problemem w kucyku jest to, że nie zamyka mi się okno. Może ja zaprezentuję. O, widzicie? To jest maksymalne tutaj zamknięcie. Ja muszę, jadąc, zrobić o tak. I po trochu to okno zamykać i domykać. No ogólnie jest z tym problem i chwilę mi to zajmuje. I szybciej! Boże, po co ja to zrobiłam? Dobra, mamy co? Ale ta szyba i tak nie jest zamknięta w 100%, bo słyszę po prostu wiatr padający tutaj, więc to jest aktualny problem. Kucyka niedługo jedzie też do mechanika i będą ogarniane jakieś tam rzeczy. Titek też nie działa. A jeżeli chodzi o dzisiaj, to chcę po prostu, żebyście spędzili ze mną dzień, zobaczyć jak to wygląda. Później Wam też opowiem o moich zarobkach, bo wydaje mi się, że jest to ciekawe, a ja na przykład nie mam problemu mówienia o zarobkach, jeżeli Was to interesuje. Także po prostu zapraszam, jedziemy na pazurki, bo aktualnie są takie. Widzicie, jakie mam już łopaty? Także lecimy. Moi drodzy, jestem po pazurkach. Proszę bardzo, takie zwykłe, nie mam czasu na inne. Ja w ogóle zawsze robię paznokcie, które robi się najkrócej. Nienawidzę siedzieć na paznokciach, także lecimy dalej do domku. I moi drodzy, szybki przerywnik na trasie. To jest moje ulubione śniadanie. Oczywiście nie jem takiego codziennie, tylko jak jestem akurat w trasie, jest to latte z mlekiem bez laktozy i hot dog z parówką i z sosem duńskim. To jest moje ulubione śniadanie. Dobra, szybki transport do domu. Zastanawialiście się, co teraz jest w pokoju Kingi, także proszę Państwa, ja tutaj teraz urzęduję. W sensie nagrywam sobie gdzieś na Instagramie reelsy. Jeżeli mam do nagrania kawałek odcinka, tak jak teraz, to zrobię sobie tutaj, bo tu jest fajne światło, tu jest jasno, tu mi się podoba, także tak to wygląda. Pokażę Wam, co sobie kupiłam w mojej torbie najpierw z Rossmana, a później przejdziemy do sedna tego, co będziemy zaraz robić. Od razu mówię, ta torba jest z temu Timu, nie wiem jak to się mówi, bo dużo osób też o nią pyta. No więc tak, są tu głównie takie, mam wrażenie, że wiralowe rzeczy, jest ich dosłownie kilka, więc jedną z tych rzeczy jest taki krem z ziai. I to jest napisane, że krem na przebudzenie poranny, shot, pielęgnacja multiwitaminowa, więc to sobie będziemy testowali i myślę, że na pewno na Instagramie Wam dam znać, albo na grupie nadawczej, jak on mi się sprawdza, bo widziałam, że zdania są podzielone. Drugą rzeczą jest tusz do rzęs, ja bardzo lubię używać tego z Eveline. Kolejną rzeczą jest takie mleczko do makijażu. Ja ostatnio byłam na kilku zabiegach na twarz i tam pani mi dała jakieś rady. Ja zdałam sobie sprawę i pani mi uświadomiła, że tarcie codziennie twarzy bacikiem do demakijażu jest lipne. Niszczy Wam to skórę i tutaj mi powiedziała, żebym kupiła sobie jakieś takie mleczka albo balsam do makijażu i ja teraz używam tego i powiem Wam, że różnicę ja na przykład widzę w swojej skórze. Następnie mam kremowy bronzer z Eveline. Jest on też dość popularny na TikToku, widziałam go wiele razy, więc sobie go kupiłam i przetestujemy. Następnie mam również z polecenia z TikToka płatki hydrożelowe pod oczy. Ja mam bardzo duże cienie pod oczami rano, wyglądam chyba chora. Dużo osób polecało to, że to najlepiej działa i będziemy również testowali. Kupiłam sobie również taką gąbeczkę do pudru, ale to po prostu potrzebowałam. I ostatnią rzeczą jest nowy breloczek do mojego samochodu, proszę Państwa. A i ten breloczek mnie kosztował 15 zł. Koniec tych zakupów, lecimy teraz do rzeczy, o których chciałabym Wam więcej opowiedzieć. Także jedną z takich ciekawostek jest to, że u nas w domu, w tym pokoju, gdzie ja mam swój komputer, czyli mój gaming room, przez ostatni czas mieszkał cichy, moi drodzy, i właściwie to dziwi mnie to, że nikt się nie zorientował, bo no cichy mieszkał u nas jakiś czas, do czasu, kiedy znalazł nowe mieszkanko, także taka ciekawostka, że cichy był u nas. Ale co ja tutaj mam i co ja tutaj rozpakowuję? Moi drodzy, jest to płótno. Ja to widziałam z jakiś tydzień temu na TikToku i mega, mega mi się to spodobało i ja to zapisałam. Vision board, tak to się chyba mówi. Jest to taka tablica zdjęć na przykład z Pinteresta, które Wam się podobają i które chcielibyście odtworzyć w tym roku. Też to widziałam wczoraj chyba u Marty. Marta zrobiła z tego cały odcineczek, więc ja Wam też pokażę mój taki board. Ja mam bez żadnych haseł, ja mam same zdjęcia, także pokażę Wam może, jak te zdjęcia mniej więcej wyglądają i będziemy mogli przechodzić do klejenia ich. Pierwsze zdjęcie i od razu byłby tu ogromny spoiler, dlatego Wam je po prostu zakrywam, ale na pewno chciałabym je otworzyć, zobaczymy jak się uda i o moje idzie tutaj obok. Następnie mam taką foteczkę z zachodem w samolocie. Bardzo chciałabym lecieć samolotem w trakcie zachodu słońca, to musi być przepiękne przeżycie i takie też zdjęcie chciałabym otworzyć.
później mamy takie zdjęcie zachodu słońca nad morzem, gdzie po prostu ja robię zdjęcie i ktoś mi robi zdjęcie. Dalej mam coś takiego, ponieważ ja w planach na ten rok mam zrobienie takiego tatuażu albo jakiegoś podobnego, także takie coś też tu mam. Następnie mam coś takiego, ponieważ ja razem z tamtym tatuażem chciałabym zrobić sobie 3 siódemki i to miejsce mi się bardzo podoba. Ja jestem numeryczną 7. Następnie mam taki zachód słońca na plaży i nie wiem, jakiś piknik albo kolacja, no nie wiem, coś takiego po prostu. Tutaj mam takie zwykłe zdjęcie, jak czytam sobie książeczkę i taki moment fajny uchwycony. Następnie mam po prostu jakieś takie fajne wnętrze, po prostu takie mi się podobało i wzięłam. Później mam coś takiego, czyli czytanie książki z jakimś takim, wiesz, fajnym vibe'em, czyli świeczuszki, może jakaś muzyczka w tle. Następnie mam taka fajna kąpiel. Później mam taki piknik. Później mam taką fajną foteczkę w morzu z dziewczynami. Mam nadzieję, że odtworzę je z moimi dziewczynami, moimi przyjaciółkami. I następnie, to jest ostatnie zdjęcie, również mam z moimi przyjaciółkami i mam nadzieję, że uda nam się je odtworzyć. Także tak to na razie wygląda. A ja myślę, że zabieram się po prostu do klejania tego wszystkiego i zaraz do Was wracam z pokazaniem już całości. No i tyle. Moi drodzy, tak się prezentuje ta moja tablica. Oczywiście tutaj 3 zdjęcia są zamazane, bo nie chcę Wam spoilerować. Mi się podoba, zrobione w 5 minut, a macie jakiś tam cel na następny rok. No i zobaczymy, czy to wyjdzie i czy te zdjęcia odtworzymy. Także gotowe. I w ogóle to jeżeli chodzi o tą właśnie tablicę, to wydaje mi się, że jeżeli będziecie mieli tylko pozapisywane te zdjęcia na Pinterest albo gdzieś w galerii, to nie będziecie o tym tak pamiętać. I wizja tego, że macie wszystko na tej jednej tablicy i cały czas się na nią patrzycie, wydaje mi się, że ja jestem w stanie odtworzyć wszystkie te zdjęcia i mam nadzieję, że mi się uda i nie mogę się doczekać, aż wiecie, za rok zrobię takie podsumowanie, tak jak ta dziewczyna jedna na TikToku, co ją widziałam. Kurde, no jestem zajebana na to i polecam każdemu z Was zrobić coś takiego, bo po prostu przyjemnie się na to patrzy i można to traktować jako taki swój cel na przyszły rok, także to jest good. A co jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam Wam powiedzieć, że osoby, które są na mojej grupie nadawczej, to wiedzą, że ja chyba w listopadzie kupiłam drugi samochód. W sensie, no jakby mój to jest to drugi, bo pierwszy to jest kucyk i drugi to jest mój nowy samochód. I kochani, co jest śmieszne, to, że ten samochód nie kosztował tak jak kucyk 8000, jak go kupowałam, tylko kosztował dużo pieniędzy, jeszcze dodatków euro. Był to mój cel na 2024 i został on spełniony jeszcze rok temu. Jest już po prostu u mechanika i dzieją się tam ogromne zmiany. Ja tym autem jeszcze w ogóle nawet nie jechałam, ale powiem Wam, że jest to spełnienie mojego marzenia. I jeżeli to auto wyjdzie tak, jak ja sobie wyobrażam, to będę najszczęśliwsza na świecie, bo będzie piękne i cudowne i jestem pewna, że Wam się również spodoba. Ale na to trzeba troszeczkę poczekać, bo go zobaczycie dopiero na wiosnę i w sumie ja gotowego go też zobaczę dopiero na wiosnę, bo trzeba pozamawiać mnóstwo części do niego. Także jeszcze będzie samochód w tym roku. Dobra, i przejdźmy teraz do rzeczy, które Was prawdopodobnie bardzo interesują i powiem Wam, ile wynosiły moje zarobki w roku 2023. Otóż jeżeli sobie sklikam na moim YouTube Studio i wejdę sobie w szacunkowe przychody, to szacunkowe przychody w 2023 roku ogólnie było to dokładnie 695 949 zł. Oczywiście do tego dochodzą podatki i do tego dochodzi procent, który ja oddaję. Także takie są zarobki, na miesiąc wychodzi no bardzo dużo. Ta suma jest to największa suma, jaką kiedykolwiek zarobiłam z YouTube'a. W tym roku też stawki są nie wiem ile razy większe, ale po prostu takie pieniądze, jakie teraz my zarabiamy z YouTube'a, to są naprawdę chore pieniądze. A jeżeli chodzi o dobre rzeczy, to chciałam Wam jeszcze opowiedzieć o tym, jakim plusem jeszcze jest bycie influencerem. Otóż, ano to, że mamy coś takiego jak bartery, proszę Państwa, i na przykład jednym z takich moich barterów, ja mam 3, jest właśnie to, że mam dietę pudełkową i jest to naprawdę mega super współpraca, na której można sobie zaoszczędzić pieniądze. A do tego, wiecie, no, macie postanowienie, że dobrze odżywiacie od stycznia, no to ja po prostu mam taką dietkę i sobie z niej korzystam. Ja oprócz tego mam również barter na fryzjera, do którego chodzę już chyba 2 lata. Oraz mam również barterową współpracę na klinikę młodości. Jest to salon, w którym chodzę sobie na takie masaże w stylu endermologii, i też tam mogę sobie robić zabiegi na twarz, także takie są moje współprace. Biorę pod pachę wielki statyw, oj, i jedziemy na myjnię umyć kuca. Patrzcie, jaki jest brudny. No,
dobra, dobrze. Dobra, kochanie, myślę, że to nie był do końca dobry pomysł, ponieważ moje ręce umarły, są całe czerwone i zmarznięte. W ogóle mam jeszcze taką dziwną rzecz, że przy takim większym wysiłku, no ja po prostu mam auto, to mam coś takiego, że wsiadam teraz i czuję, jak mi raz na jakiś czas tak zabije mocniej serce. Ale się zastanawiam, czy to jest normalne, czy nie, czy to jest jakieś groźne, czy ja kiedyś od tego uderzenia umrę, czy coś. Nie wiem, wolałabym nie. A ja sobie zawsze zerkam na YouTube Studio i sobie patrzę, jak idzie dzisiejszy film. I na przykład tutaj widzicie, że dzisiaj wyszła Mafia i jest 5 na 10. Na początku szła 8 na 10, to znaczy, że no tak średnio. A ja zmieniłam tytuł i widzicie, nagle te wyniki stały się lepsze i z 8 na 10 jest 5 na 10. I jeszcze taka ciekawostka, to jest taka, że jeżeli YouTuber wam mówi, że jego film jest 10 na 10, to dużo osób nie z YouTube'a myśli, że jest najlepszy i w ogóle 10 na 10 zarąbisty. A tu chodzi o to, że jest 10 na 10 w skali, jakie robię wyświetlenia. To oznacza w świecie YouTube'owym, że to jest najgorszy film, czyli robi najgorszy wynik z 10 wrzuconych ostatnio filmów. I mamy 16, moi drodzy, i ja właśnie robię sobie obiadek. Tle leci, piję sobie też piciu. Także tak zazwyczaj wygląda mój wolny dzień, że na spokojnie sobie jem, oglądam sobie YouTube'a w tle i jeszcze niedługo wam powiem coś o moim kontencie w tym roku na kanale. I jeszcze taka ciekawostka dla was, jak wam mówiłam o tym, że film po zmianie tytułu poszedł w górę, to jak wtedy był 8 na 10, to aktualnie wszedł już na trzecie miejsce na 10. Także jak widzicie, nie denerwujcie się, kiedy na przykład my zmieniamy szybko tytuły w małym odstępie czasu albo miniaturki, bo to realnie bardzo wpływa na nasze wyniki i wyświetlenia. Ja częściej w coś klikacie, także taka jeszcze informacja. Jeżeli o mój content, to w tym roku chciałabym troszeczkę odejść od takiego typowo dziecięcego contentu, ponieważ wiecie, no ja już mam 25 lat, za niedługo będę miała 26 i mamy też potwierdzone tutaj na miejscu z kilkoma osobami i też z psychologiem, że będąc w naszej branży i po prostu nagrywając cały czas takie filmiki, no dla młodszej widowni, jest nam ciężko dorosnąć i ja się z tym zgadzam w 100%. Jak to było, wiecie, 4 lata temu to było spoko nagrywać takie filmy i tak dalej. W tym roku już zaczęłam odczuwać dyskomfort i chciałabym po prostu zrezygnować z niektórych filmów. Oczywiście, na moim kanale będą się pojawiać serie. Jest mnóstwo serii takich przeznaczonych dla młodszych widzów, które ja bardzo lubię nagrywać i one dalej zostaną na moim kanale, ale na pewno zrezygnuję z takich filmów, które jak nagrywałam, to na przykład chciałam, żeby jak najszybciej te nagrywki się skończyły i chciałam po prostu dotrwać do końca i żeby było z głowy i elo. Także takie zmiany na moim kanale w tym roku będą na pewno. Z tego co widzę aktualnie, to zmieniłam troszeczkę właśnie swoje myślenie co do filmów i nagrywam troszeczkę inaczej i w ogóle czuję się totalnie w tym luźno i jeszcze teraz jadę właśnie na nagrania, z których się mega cieszę. No, czuję taką ekscytację jadąc na nagrywki na swój kanał, więc tego mi właśnie brakowało w tamtym roku i mam nadzieję, że tego się będę trzymać, takiego podejścia właśnie do nagrań, jakie mam teraz, więc no trzymajcie kciuki, żeby tam było. Dajcie znać, jak się zapatrujecie też na taki luźny, totalnie luźny film, bo właściwie w tym vlogu nie wiem, czy się cokolwiek działo ciekawego dla was. Chyba tyle. Dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!